podłączyłem tam podrozdzielacz pod sprzęgło główne. Zobaczymy, jakie są ciśnienia na tym, na sprzęgle głównym. Powinno być na wolnym zakresie, znaczy na tym niskim zakresie 9,5-10, a mamy za mało, tak by sprzęgło nie odbijało do końca, tak jak myślałem. Trzeba będzie linkę poprawić i zobaczymy na szybkim, to cofniemy jeszcze. Są szybkie biegi? Albo coś się zawiesiło w tym. Trzeba będzie zawalać. No nie, już mam wypuszczone pedały. Nie, nie jest tak. Trzeba przeregulować tego. No i teraz jest wszystko ok. Wyszedł zły zakres z tego, nie? W suwaka. Teraz modulacja. Zobaczymy, czy są szybko złączki czynne. Jak są czynne, to na leżówę i w pole jedziemy. Najgorsza operacja, jaka mnie teraz czeka, żeby wyjechać w pole z talerzówką, to założenie dolnego zaczepu. Muszę przełożyć całą tą płetwę. Tam już odkręciłem, wyczyściłem. Idę teraz wyciągnąć stworzeń. I ten stworzeń muszę wyjąć. Spróbuję żabą go obrócić. Widać? Żaba coś mi nie łapie. Wbija się, wbija, to powinien się jej wyjąć. Trzeba go rozruszać. W jedną stronę, w drugą. Nie mam czerwonej łyżki, bo gdzieś jest w tym kombajnie którymś. A tą to tak nie bardzo jest. Jak podejść. Kawałek wyszedł. Już jest rozdrzyżony. O! To przedobrzyłem teraz. Przedobrzyłem. Dobra, że mam takie morsy od Stanisława. O kurczę.
Źle ja zaciskam. No kurczę. O. Idzie. O, rozruszał się i poszedł. Dobra, najgorsza czynność jest za mną. Skoro go wysunąć, to najgorzej jest błotem, że jest wszystko oklejone, to jest tak ciasno. Tylko to wydłubię i teraz go tylko wyciągnąć i założyć do horsza. Dobrze, że w horszu nie ma sworznia. Bo jakby był, to pewnie byłby skordowany i byłoby problem go wyciągnąć. Dobra. Zaczep ruszył. Robiłem to w ten sposób. Tutaj opierałem się nogą, wypychałem go, a tu nawalałem młotem. I już się ruszył, to już pójdzie. Teraz wiadomo, on jest bardzo ciężki. Muszę wziąć żurawia. Podwieszę go żurawiem. Żurawiem sobie go podwieszę, przywiozę na tamten traktor. Dobra. Trochę mam to utrudnione, bo jest zaczep górny. Idzie. Dobra. Teraz to skarło. Zamówiłem takie sobie zawiesia z pasa różne długości. To będzie łatwiej później używać żurawia. Dobra, i zaraz będę go miał. Dobra. Wisi. I w ten sam sposób jedziemy teraz do... tutaj. Dobra, spieszę się, żeby nie było ciemno, bo chcę coś zawinnego nagrać. To wyczyszczę jeszcze szczotą, żeby łatwiej się to nam wsuwało. I zaraz będzie zamontowany. I montujemy. Delikatnie trzeba obniżyć, bo na tych kołach trochę ciągnik jest niższy od tamtego. Jeszcze kawałek niżej. Nie było źle. Tutaj już go mamy. Teraz jeszcze przód. Dobra. Teraz tylko to zabezpieczyć. I nie wiem, czy mi nie za daleko w las. I zaczep zamontowany. Musiałem jeszcze poprawić gwint tutaj, bo był brudny. I teraz próba. Przed wyjazdem zrobiliśmy mały serwis, filtry paliwowe nowe i jeszcze założę filtry powietrza, bo to są stare. Zaczepiamy.
resztę węży i zabezpieczyć i jedziemy w pole. Co brudny jestem, bo woziłem pod traktora. Żółwkę podpięliśmy. Zaraz zrobimy próbę, jak będzie pod odciążeniem. Mamy wymieniony olej, mamy wymienione filtry powietrza, filtry paliwa. I co jeszcze mamy? Mamy podpięty jeszcze ten zegar do ciśnienia oleju. Co robi? Nie wiem.
puste, dobra. No. Tak myślałem, że on może pęknąć. Że ci nie boży to? Nie, no to był taki przyten. Kurde. Od dołu się może jakoś go odkręci. Jeszcze nie pokażemy go. No to chyba niedawno mi pęknie. Nawet czy może przed zakrętem nawet może. Przed? Znaczy jak do tego wracałeś. No. No właśnie to już przewody są stare, to trzeba będzie powymieniać przewody, o ile miałby jeździć. Na razie chcieliśmy sprawdzić tylko skrzynia jak chodzi, wiesz? Czy w ogóle jest sens tutaj? Znaczy silnik sprawdzić i skrzynię, nie? Czy ten? Czy
czy jakoś to wszystko jeździ. Mamy tam śrubok taki? Może będzie. Nożyczki mamy! Śrubokręt też. Puste są. Spompowaliśmy. Nie. Puste są akumulatory, dlatego te membrany są popsute, dlatego biegi tak przeciąga, wiesz? To się zatrzymuje. No pompowaliśmy, ale gdzieś schodzą. Może tutaj na tych trzeba było sprawdzić. Więc sprawdzaliśmy, czy szczelnie jest. Jedzie Toyota. To dobra, to idziemy do niego. Wyłączę to niego. A ty nie zamykasz? Będzie dobrze? Dobra. To jest przewód powrotny, niskiego ciśnienia, tutaj nie ma dużego ciśnienia. A nie mamy takiego przewodu, bo wzięliśmy od dawcy, a tam jest trochę inaczej, bo filtr jest bliżej i przewód jest krótszy, a tu jest długi. I w ten sposób go naprawiliśmy, że rurkę tutaj 25 chyba tu jest, tak, 25 rurka i ten. Opaski po dwie daliśmy, tak żeby to skręcić i żeby ciągnikiem zjechać na gospodarstwo. Ale myślę, że to będzie trzymać. On był przyszczypany tutaj. Znaczy, tu trzeba by było wszystkie przewody tak naprawdę już wymieniać, tak jak robimy to w ciągnikach wszystkich, które remontujemy. No, ale to takie próby są dzisiaj, testy. Zobaczyć w ogóle, co to jest warte, tak? W jakim stanie jest skrzynia, w jakim stanie jest silnik. Dlatego przyjechaliśmy z tą talerzówką, żeby zobaczyć pod obciążeniem, jak to wszystko działa. Ciekawe, oleju zgubiliśmy, ale to tutaj jak zawracałem, to mi zaczęło lecieć. Będzie trzymać, się skręci mocno. Bardzo jednoplotowy, taki delikatny przewód. Dobrze, że tutaj się udało to odkręcić, bo to jest, zobacz, jakie to jest dojście słabe. Czekaj, dobrą stroną robię? Złą, nie? Tą... Czekaj, nie, dobra, dobra. Tym okrągiem tutaj, a tym tutaj, tak. To 45 stopni. Dobrze, że nam to się nie stało, jak byliśmy po polach się przejechać. Na polu to jeszcze, bo kawałek tam przejechaliśmy, nie? Z 5 km. No ponad. Dobra, cięcie. Rozwali jeszcze nam... Nie! Tak, nie przejdziemy!